Nawet jeśli tam totalnie nic nie ma, byłaby tam totalnie pusta ściana, to dla samego faktu, żeby tam wejść, chcę tam wejść. A ja nawet nie mam pojęcia, do czego ja idę. Po prostu widzę przejście, które jest trudniejsze niż zwykłe przejście i ja czuję totalnie potrzebę tam wejść. Totalnie. Moja głowa nie wyobraża sobie, że miałbym tam nie pójść. To by była jakaś totalna porażka w mojej głowie. Skończyliśmy głównych bossów. Lecimy do Mistera X, tajemniczego człowieka, który się pojawił i powiedział, że on jest nawet ważniejszy niż Wily. Akurat to wierzę. Jego forteca nie jest w połowie tak imponująca jak fortece Wily'ego, które były z czaszkami. Czaszki są przerażające. A X? No błagam. Mister X to mi się kojarzy tylko z tą słabą grą Resident Evil. Czekam na wybuch. Ej, jakie fajne miasto w tle. Dobra, nikt nie powiedział, że mnie nienawidzi za to, że powiedziałem słaba gra Resident Evil, więc powiem, ja lubię Resident Evil, żartowałem. Myślałem, że Wilgax mnie wyklnie. No czemu mi nie podskoczyłeś? Mam tutaj czasem problem z multi-inputem, to znaczy jeśli wcisnę jeden przycisk, to czasem drugim nie zadziała. Nie wiem czemu tak jest, ale momentami tak się zdarza. Dziwne. Nie miałem tego problemu wcześniej w Mega Manach. Znienawidzisz kolce. Czekam. Boję się, bo to mnie wyrzuca szybko w powietrze. Się boję przytrzymać za długo, żeby nie zginąć. No. Dobra, dało się. Udało się. Czy inaczej trzymać ręce na padzie. Samym kciukiem bym tego nie dał rady zrobić. O, ściana do rozwalenia. Kolce są one hit killem, prawda? Dobra, i tak próbujemy. Nieważne, Wilgax. O nie! A to było dobre. Prawie się udało. Nieważne, Wilgax. Nie pytaj. Widziałem, że Resident Evil to słabe gry są. Wiesz co, możesz, ale tak czy tak zostaniemy pewnie... jako grę do ogrania do rekomendacji. A, czyżbyś już zdążył dodać sekcję dla starych gier? Kurde no. Rozwalę te ściany. Choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię. Pierwszy Mega Man, krotnie śmiertelności nie działały na kolce. No właśnie kojarzyłem tak i dlatego kiedyś się przeraziłem w ogóle. Jeśli oglądaliście wszystkie te odcinki, które wrzuciłem albo widzieliście to na streamie, to kiedyś się przeraziłem, jak spadłem z klatkami nieśmiertelności na kolce, ale się zdążyłem wyratować i byłem w totalnym szoku, bo wcześniej tego nie było. No, ale mi nie idzie. Legia Warszawa, najlepszy klub Kaboom. Ja nie mogę powiedzieć inaczej, bo mnie dojadą potem na dzielnicy, także tak, zgadzam się. To będzie trudne. To będzie trudne. Ale się uprę i to zrobię. Nawet jeśli tam totalnie nic nie ma, byłaby tam totalnie pusta ściana, to dla samego faktu, żeby tam wejść, chcę tam wejść. A ja nawet nie mam pojęcia, do czego ja idę. Po prostu widzę przejście, które jest trudniejsze niż zwykłe przejście. I ja czuję totalnie potrzebę tam wejść. Totalnie. Moja głowa nie wyobraża sobie, że miałbym tam nie pójść. To by była jakaś totalna porażka w mojej głowie. No przestań tak ginąć! Kurde, molno, przecież raz już dobrze skoczyłem. Czemu nie mogę więcej dobrze skoczyć? Mogę to powtarzać, to mi nie przeszkadza, to chyba się nawet nie marnują i tanki, już kiedyś się marnowały, już się nie marnują. Od któregoś Mega Mana. Ale ja czuję, że to nie jest takie trudne, a potem ginę jak głupek. Słuchaj, Wilgax, ja bym się mógł zdenerwować, ale nie mógłbym się zdenerwować o opinię na temat gier kogoś, kto uważa, że Residenty są dobre. To...
to w ogóle mi się nie opłaca denerwować. Nie warto. Dobra. Chwila, bo ja muszę zrobić... Przysposobienie obronne, chwila. Nie uważam, że Celeste jest overrated. Jakby była overrated, to by się dużo lepiej sprzedała. Uważam, że jest bardzo dobrze zrejtowana Celeste. Jest naprawdę jedną z lepszych nowoczesnych platformówek. W sensie takich typowych platformówek, gdzie fabuła pełni bardzo niedużą rolę. Czyli takich staroszkolnych, rzekłbym. Tak wiem, że zaraz zginę. O, tak! Tak! Wszedłem tu! Jestem! Dobra, co tu się dzieje? Fajnie, dobrze. No chciałem ślizg zrobić, zapomniałem, że nie mam. Uuu, 4 życia. Nice, I love it. Ajej. No. Tak? No dobra. Po tych męczarniach dostaniemy się do tamtego pomieszczenia. Zobaczmy, czym będzie boss tutaj. Aha. Rozumiem, że nie bardzo mogę po tym... Przejechanie pod nimi też nie wchodzi w rachubę. No dobra, da się ich przeskoczyć. To teraz pytanie, jak zadać im obrażenia, bo to standardowe pytanie na... Spróbujemy Megabusterem na początek. No to dobry początek. To jak widać się przydadzą, słuchaj, Smena. No chciałbym zobaczyć, czy jak strzelę z tego, to będzie ginął. Tak, zadaję obrażenia, jest dobrze. Nie wiem, czy to jest to, z czego powinienem korzystać. Mogę popróbować w sumie też innych rzeczy. Spear. O. Spear zadaje obrażenia. A chyba wszystko zadaje obrażenia, tylko trzeba trafić w odpowiednie miejsce, co? Nie, no to zadaje duże obrażenia. Akurat przypadkiem trafiłem, że zadaje faktycznie... Jak na coś, co tak strzela, zadawanie dwóch pasków obrażeń naraz jest dużą ilością obrażeń. A czemu ja się tak ustawiam jak głupek? Przecież wiem, gdzie powinienem się ustawić, żeby uniknąć tych ataków. No chodź bliżej, chodź. Chodź, dzidzia, chodź. Ilu? Strzał nie, men? Adaptor ich odbija. O! Okej. Widzisz, akurat trafiłem broń, którą mi się dobrze z nimi walczyło, więc stwierdziłem, że sobie z nią zostanę. Często próbuję różnych broni, ale nie, teraz nie miałem takiej potrzeby. Miałem nadzieję, że będę w jakichś takich kosmicznych, śmiesznych hełmach. To by pasowało do klimatu Mega Mena. Tak, oddajcie mi... Tak, spilkę mi oddaj. Thank you! O, to szkoda, że nie wiedziałem, bo to by było naprawdę... Naprawdę chętnie bym to sprawdził. Właśnie, bo ja w ogóle nigdy nie sprawdziłem Windstorma. Odleciał! Jak zmiana grawitacji w poprzednim Mega Manie. Uwielbiałem to robić. Mega śmieszne to było. No paleta kolorów w Mega Manach, w ogóle tych nowszych, jest przepiękna. W sensie taka... Jest najlepszym, co NES miał do zaoferowania, żeby mieć taką czystą tą grafikę. Bo często jak już korzystał z takich innych palet, które miały być może bardziej bogate, to wychodził z tego straszny chłam.
A tutaj to jest naprawdę przeładne. Dżedzik. Siema, Ksedzik, znowu. Dobra, poleciał. A mogę gdzieś wyjść, czy muszę? Okej. O! O! O tym nie pomyślałem. Nie! A, wpadnij tu. Wiem, że będzie jeszcze jeden, ale... Teraz już mogę go przynajmniej przewidzieć i uniknąć. Dobra, to jest takie... Uwaga, kolce! Wcześniej bezpieczna dziura była, a teraz już zwracaj uwagę. To jest miłe ze strony... twórców, Capcomu, w sensie, że ta pierwsza dziura była bezpieczna, żebym w nią wpadł i pamiętał, że takie dziury istnieją. Żeby mnie nie zabić od razu, bo to byłoby bez sensu. Dobry wieczór znowu. Siema, no patrz, witamy z powrotem. Dawaj, bicik, twój pierwszy kill. Uwielbiam bicika, bicik jest super. A w ogóle miałem powalczyć z jednym bossem, tym Flashem, którego dostałem, z Windmanem chyba miałem walczyć z Flashem. Ale trochę go zabiłem bez flasha. Byłaś fajna. God damn it! Czemu ja się tak głupio dałem zrobić? Dawaj, Jetta. Żebym nie ginął. Pierniczaj mi. Nie będziesz mnie zrzucał drugi raz z tego. Raz zginąłem, wystarczy. Będę chodził tak długo na raz rzecie. Przepraszam, to jest teraz Jet Adaptor. Bo mi odebrali pieska mojego. Piesek został mi odebrany. Windman jest najłatwiejszy dla tych, co zaczynają przygodę z grą. No chyba był najprostszym bossem. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że faktycznie walczyło mi się z nim tak najbardziej chillowo. Dobra. Co tym razem? Wow, kamienie. A ty planujesz kiedyś zejść do mnie, czy? Mam takie bronie, które mogą cię sięgnąć. Na przykład... To? Mogę sprawdzić, czy ci w ogóle zadaje obrażenia. O, zadaje, to całkiem sporo. Nice. Bo tym się będzie fajnie strzelało do ciebie ogólnie. O, no, fuck. O, dobra. Raz? Nie! Czemu wskoczyłem w to jak głupek? Powinienem patrzeć na siebie, nie na przeciwnika, bo i tak go trafiam, i tak go trafiam. No. Łatwa gierka. Zaznaczam, ja naprawdę nie mam wyświetlonych tutaj tych ułatwień na tych konkretnych bossów. Tutaj już wszystko badam od zera. Akurat dobrze trafiło, że wymyśliłem broń, której potrzebowałem. Chociaż nie wiem, czy akurat tej potrzebowałem. Może potrzebowałem innej. Ale ta wystarczyła. Życie! Yes, please. Dobra, dawaj. POV man. Falcon Punch! Falcon Punch! Tego poziomu nie polubisz, co? Nie strasz. W sumie strasz, bo to... Straszenie jest zabawne. Zachowuję sobie wszystkie tanki na ostatniego bossa, żeby nie płakać znowu tak jak ostatnio. Się strasznie spłakałem na tym Wailim. Nie wiem, czy widzieliście końcówkę Mega Mana 5, ale god damn. Jak ja się tam zdenerwowałem, nie mam pojęcia. Skąd we mnie było tyle negatywnych emocji? Ale bardzo... Bardzo źle zniosłem końcówkę Mega Mana 5. Lepiej spierdolę, tak spierdolę. Po prostu nie jestem w stanie wytrzymać już w tym momencie tej gry. Nope! Aha. Thank you.
Nie wiem, czy powiedziałbym, że aż strasznie się wkurzałem, na pewno strasznie się wkurzyłem na samym końcu. Na tego final bossa. Bo tam trochę nerwów było, ale zawsze jest trochę nerwów z tymi starymi grami. Dzisiaj wyjątkowo spokojnie do tego podchodzę. To nie wynika z żadnego postanowienia, mocnego postanowienia poprawy czy czegoś tam. To po prostu, że ten Mega Man jest przyjemniejszy. O, szlak by trafił. Muszę stanąć dobrze, bo zginę. To raz. Bicik, chodź do mnie, mały, pomóż mi. Szczerze, chyba się... Mam ochotę przelecieć raz jetem tu. Bo boję się tego skoku, bo zginę. Bez sensu. No, bałem się tego skoku. Niepotrzebnie bym go wykonywał. Tak, to był łatwy boss, to prawda. Ale to właśnie dlatego się zdenerwowałem. Nic tak nie denerwuje, jak poczucie własnej niekompetencji. Jak widzisz, że to, co robisz, jest proste, a jakoś tak... No nie wychodzi, no nie możesz, nie dajesz rady. To jest najgorsze, najgorsze. Przynajmniej dla mnie nie ma wielu bardziej frustrujących rzeczy niż to. Takie poczucie niekompetencji. Szczególnie wobec rzeczy, w których uważasz, że jesteś całkiem niezły. No bo ja ogólnie to uważam, że platformówki, no to taki mój konik całkiem. Radzę sobie z nimi. Nie powiem, że jestem ekspertem, no bo nigdy nie robiłem speedrunów ani no-hitów. Po prostu umiem je przejść, jestem całkiem dobry w te gry. No więc jak widzę coś prostego przeciwnika, z którym sobie nie radzę, jeszcze wiem, że ludzie patrzą, to po prostu doprowadza mnie do tak białej gorączki, że szok. No, trup. Trup. Biały jak trup. Oj, tam to był pikuś. W siódemce Mega Man Wily Machine to piekło, każdy powiecie, że druga forma... Wiesz co? Tylko, że próbowanie pokonać trudnego bossa, to jest coś, co ja lubię robić. Lubię się próbować z trudnymi bossami i ewentualnie się frustrować, że ginę po raz 30-40. To jest spoko. Tylko, że właśnie w piątce ten boss nie był trudny. On był koszmarny, bo po pierwsze był łatwy, a ja ginąłem, ale po drugie wymagał ode mnie czekania. I czułem się po prostu jak w kolejce do lekarza. Po prostu siedzisz, gapisz się w ścianę i czekasz, aż on będzie w dobrym miejscu. No nie dało się. Bicik. Thank you. Dobra, dostańmy się tam, przyda mi się tam. Mam mniej życia niż full, przyda mi się. Ten Mega Man mimo wszystko fajnie wygląda, jak jest taki ciężki. Taki trochę Mega Gutsman. Tylko jego mina jest strasznie głupia. To się nazywa, ja takie rzeczy mówię, wzrok nieskalany myślą. Totalnie tak wygląda. Bicik, gdzie jesteś? Dobra, muszę cię wieść na samą górę, żeby tam sięgnąć w ogóle. Do skokiem. Bicik, gdzie? Dobrze, bicik. Nie mam zamiaru tu ginąć. Ten skok jest dziwny. Nie chcę go robić inaczej niż tak. Dobra. Powodzonka ci życzę. Mój ulubiony przeciwnik, kocham cię. Ojoj. Jak ty strzelasz mocno. Kolego, przyjacielu, przestań. Kumplu? Kumplu? Kiepsko ci idzie. Kumplu? Musisz podrasować te bronie, bo one nie działają. Ajajaj. Ajajaj. No i mnie trafił, no. Będzie druga faza? Serio? No to był łatwy boss. W sumie trudno się dziwić, bo to jest bazowy przeciwnik, ale... Kurde. Dobra, Mr. X. Mam nadzieję, że będziesz straszniejszy niż w Rezydencie. Bicik, ciebie potrzebuję bardzo, bierz. Wbieraj, ammo. Co tam pijesz?
Świeżo wyciskany sok z jabłka z zaparzoną miętą, połączony z lodem. Tak myślę. Jakbym ja miał wybierać, to zawsze wybiorę Serious Sama, bo ja nie jestem graczem ani Call of Duty, ani Battlefieldów za bardzo. Nigdy nie byłem. Grałem w mod zombie, jak ze znajomymi się grało dużo. Nie, sam zrobiłem. Nie, sam zrobiłem. Paulina jest dzisiaj z koleżanką nad Wisłą. Nie wiem, o której wróci, ale w każdym razie... I wanna be the guy to coś w sam raz dla ciebie. Nie wiem, czy to jest w sam raz dla mnie. Wiem, co to jest. Wiem, co to jest. Miałem z tym do czynienia, jak najbardziej. Swoją drogą, poza starymi grami, nie wiem, czy... No pewnie zauważyłeś, że gram w Geometry Dasha. To jest zresztą taki popularniejszy content wręcz na moim kanale. Chodź, Bicik. Bicik, ty to łapiesz. I tam, owszem, jest też mapa. I wanna be the guy. Kurde, to był błąd. Bo teraz tam nie Dobra, stracę trochę HP po prostu. Której akurat nie udało mi się zrobić. Natomiast I Wanna Be The Guy to oryginalne, miałem z tym do czynienia wcześniej. Nie wiecie co, ja nie piję za dużo piwa, jak jest tak gorąco, bo mi ono za bardzo nie pomaga, chyba że te zerówki takie smakowe, to tak. Że mu się najlepiej ten właśnie piwo pije, jak chce się schłodzić. Natomiast mi ono, no tak różnie, no. Muszę mieć bardzo ochotę. Ja w ogóle ostatnio mało piwa piję. W ogóle mało piję. Alkoholu. Wszelkie rozmowy o używkach muszę wyciąć potem z YouTube'a. No trudno. Będzie, dam wam jakąś śmieszną muzyczkę albo... Nie wiem, co z nią zrobię. A o Mega Man Maker nawet dzisiaj widziałem, jak szukałem mapy w GD właśnie na podstawie Mega Mana. Normal Mana chyba, czy Normal Guy, nie pamiętam. To się obiłem o Mega Man Makera. Nie teraz tak. Tam też była drabina. Nie wiem w sumie, gdzie powinienem iść. Myślę, że powinienem iść tą drabiną, bo ona wydawała się bardziej tajemnicza. Ale może. A to mnie całkiem, w sensie nie mogę powiedzieć, że mnie ciągnie, tak jakby, o Jezus! Tak jakbym nie wiadomo ile pił. No ale nie zmienia to faktu, że jak jest gorąco, to tak średnio. Jakoś tak... To mi po prostu nie pomaga, żeby się ochłodzić, nie? Na dłuższą metę. Polecę? Poleciałem. Wolałem podskoczyć, bo wiedziałem, że dzięki temu nie spadnę. Ale denerwujące są te ekipy przeciwników. Ciężko mi zdjąć wszystkie. To jest najgorsze. O, plecy, nie zauważyłem. Dobra, ale nie! O, dobra, wpadamy! Idź! Dobrze, Mega Man, dzięki. O, to pomieszczenie to było przefarcone, że tak powiem. Trudno. Dawaj, jeden. To szanuję. Chodzenie do sklepu, jak jest tak gorąco, zabija w ogóle cały sens kupowania napoju, żeby się ochłodzić, więc dobrze jest pójść raz, a dobrze. U.
Ziomek! Ty chyba coś kopiujesz od doktora Eggmana, takie mam wrażenie, bo to mi daje bardziej Sonikiem niż Megamanem, to tu widzę. No, ale masz fajne gogle. Tak? Masz? Serio? Let the final battle... Final battle? Wily Castle! No i od razu widać. To jest prawdziwy kunszt architektoniczny. Tak się buduje fortece zła, a nie jakiś wielki X. Tak jakby gość od razu przewidział, że zginie na koniec.